Cześć, tu nasza emigracja. Zaczynamy dzień numer 2. Dzisiaj odebraliśmy nasz samochód, wehikuł, którym będziemy się poruszać poprzez Outback. Plan wycieczki jest taki, że zaraz wyruszamy w kierunku Kings Canyon i tam będziemy dzisiaj nocować. No jak widzicie, samochód jest duży. Mam nadzieję, że ja się też odważę siąść za kierownicę i chwilkę odciążyć chłopaków od jazdy. No i tyle. No. Ruszamy. Zobaczcie, prawdziwy Outback. City life, flashlights when we're falling into that night. Focused on what you feel, just when you were calling a love that night. And we were bound to the city life, flashlights when we're falling into that night. Focused on what you feel, just when you were calling a love that night. Zostawiamy z drogi z Alice Springs do Kings Canyon. Do celu mamy 250 km, a za nami jest ile, nasz kierowco? Ile już przejechaliśmy? Jakieś 300 km. Już jakieś 300 km mamy przejechane. I jak widać, trasa wygląda tak, że wokół nas jest cała czerwona ziemia i gdzieniegdzie jakieś krzaczki, kępy. No i prosta droga przed nami. Mi się to bardzo podoba. Jestem już za pierwsze koty za płoty, nogi ubrudzone, chodziłam boso. Jest pięknie. Nie widzieliśmy jeszcze martwych z górów. Ja nie widziałam. Muszę widziałeś. No ja przecież miałam mówić prawdę. Tak, był naprawdę był? Był jeden na 100%. Okej. Okay. No bo ja nie widziałam, bo ja a tam może nie... A właśnie po twojej stronie. Dobra, no to minęliśmy dwa kangury, które były już martwe i byliśmy, odwiedziliśmy na chwilkę farmę wielbłądów. Także Dominik może teraz powiedzieć, że widział prawdziwego kamela. No, nasz dzielny kierowca jedzie cały czas. A my mu tutaj towarzyszymy, umilamy mu trasę. Wycieczka, no, bardzo fajna. Mi się podoba. Godzinę 20:30. Jest to dokładnie nasz drugi dzień naszej podróży w Outback. Po przejechaniu 500 km, czyli tak porównując do naszego kraju, do Polski, zrobiliśmy trasę jak od Krakowa do Gdańska, podejrzewam. No jesteśmy wykończeni, ale nie aż tak bardzo. I tą trasę zrobiliśmy tutaj w około 5 godzin, myślę, bo wyruszyliśmy około 1 z Alice Springs, a na miejsce do Kings Canyon Resort dotarliśmy tuż po zachodzie słońca. Była, myślę, żeby było gdzieś koło po 19. No i czeka nas teraz pyszny stek, oczywiście, czyli stek numer 2. Jutro rano wyruszamy do Kings Canyon zrobić taką trasę, która trwa
trwa 4 godziny, więc czeka nas bardzo krótki sen. Musimy wstać około 5, żeby wyruszyć około 6, gdyż jutro będzie bardzo gorąco i nie wolno wchodzić na ten szlak poza godziną 9 bodajże, już jest szlak zamknięty, więc musimy wyjść jak najwcześniej. Też podobno widoki są wtedy najładniejsze i kolory. No więc tak to wygląda. Mi się bardzo podoba, najbardziej oczywiście mi się podoba ta czerwona ziemia, która jest wszędzie, faktycznie czerwona. No i widoki, teraz już są góry, więc też to fajnie wszystko wygląda. No, Dominik może zrobi drugie ujęcie, bo chyba mi nie za bardzo to gdzieś idzie. Wiem, znowu nadużywam słowa gdyż, przepraszam, z góry, albo gdyż, ponieważ. Nagrywamy, tylko nie.